Z tej strony Grustuj, wracamy do naszych najemników w War Tales. Oczywiście najpierw zaczniemy robić odpoczynek, bo widać, że już ten początek zaczyna się robić zmęczenia, więc skorzystamy z tej sytuacji i zaczniemy od nakarmienia naszych ludzi i oczywiście opłacenia ich wynagrodzeń za dotychczasową pracę. Więc od razu nakarmimy ich odpowiednią ilością żywności i zrobimy jedno jeszcze palonko, niech oni odpoczną. I wyruszymy na dalsze zadania. No, troszkę dodało się, dostaliśmy następny punkcik i nasz tutaj jeden z naszych łuczników coś wymyślił. Jajnelard. Została najemniczką, by podróżować po świecie i wyżynać bandów, a nie całymi dniami walić w skały i gotować. No nie, co jest z tą grupą? Potrenuj, poćwicz marząc o samotnych przygodach. Większe ryzyko, że nie będzie w stanie dogadać się z innymi. No to nie. Raduj się obiecującą przyszłością, więcej doświadczenia w alchemii. Dobrze. Albo oskar z krytyku i pozostałych za brak ambicji. Siła i znaczność większa o 10%, ale relacje z bliskimi towarzyszami minus. Nie, damy, żeby po prostu szybciej wbił się nam poziom w alchemii. Świetnie, w takim razie to mamy załatwione. Trzeba będzie ruszyć teraz w dół. Ruszymy w dół, żeby załatwić sprawę. Wioskowe głupki przynajmniej ogarniemy sobie. I potem przejdziemy przez lasek, zajmiemy się tutaj tym miejscem, a później ruszymy już na tą zasadzkę na tabuli, schwytanie kopiałki. Dlatego teraz tak, muszę iść w takim razie. Ja to mogę iść. No tak, pójdziemy tą drogą. Obok tego miasteczka przebiegniemy sobie. Bo zakończymy zdanie z tymi głupkami, co kiedyś tam na świnie polowali, raczej świnią polowali w jaskini. I świnia została, a im się wytłumaczyło, żeby sobie poszli w pinechy. Więc udało się ich przekonać do tego, żeby zostawili to. A my powinniśmy otrzymać jakąś nagrodę za to, żeśmy to wykonali. Przy okazji zbierzemy sobie tutaj tak letnie. O, letnie drewno. Drewnienko sobie zbierzemy po prostu i zobaczymy tutaj. I jest tutaj. Tak się cieszę, że moi stajenni wrócili. Dziękuję wam za odprowadzenie tych naiwnych głuptasów w jednym kawałku. No i pięknie, 50 gelda zebrane. A my możemy ruszać dalej. Ruszmy w takim razie na tą piękną drogę. Idźmy drogą, żeby mniej stracić punktów i szybciej się poruszać. Kawał drogi nas czeka, żeby się przebiec. Po okazji może po drodze znajdziemy jeszcze trochę żelaza. Kopalnię mógłbym odwiedzić w sumie. To nie jest głupie, żeby sprawdzić, czy jest tutaj coś do wykopania. I jest rudzia, więc możemy sobie troszkę nazbierać rudzi. A przyda nam się. To dobrze wycelować, żeby to ładnie wszystko zebrać. I jeszcze jeden dobry klik. Idealnie. Uj, szarą masę nawet wykopujemy. Świetnie. Ale na razie potrzebujemy zwykłej rudy jeszcze. My jeszcze nawet nie mamy całych zestawów widmowych, więc to jeszcze nam zejdzie. Na tym. Aaa, tu już się nie udało, ale też 8 sztuk, więc no i su. Coś tu jeszcze zostało do zebrania. No, to wychodzimy. Mamy za dużo. O dużo za dużo? No nie aż tak o dużo za dużo. Ale zobaczmy, czy coś dzięki temu będziemy mogli faktycznie się wytworzyć. Zobaczmy w takim razie. Namiot, za mało lin. Coś tu niżej jeszcze było, pulpit. Pulpit za mało drewna. Tablica strategii za mało drewna. A z tych wyżej ognisko będziemy mogli zrobić. O, i warsztat za mało. Dobra, nauczymy się ogniska i zrobimy sobie ognisko. Nasze ognisko będzie już znacznie ładniejsze. I będzie miało większe bonusy. A nie dodatkowo ulepszona premia przy maksymalnym poziomie zadowolenia. Każdy jego dodatkowy punkt daje wypływy ulepszone, więc weźmiemy sobie. I zrobione, i oczyściliśmy sobie przy okazji. No i teraz ognisko wygląda na profesjonalne. A my możemy ruszać dalej. Więc przebijemy się przez te lasy niegodziwe. Na ile się uda. O ile jeszcze prędkości nam zostanie. I o ile nie natkniemy się na jakiś banditeros lub jakiś zwierzyn. Chociaż może jakieś zwierzyny byśmy mogli później upolować. Ale to później. Na razie trzeba się przebiec. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, mamy troszkę zapasu tych kłów, to zobaczymy, czy coś od nich jeszcze kupimy ciekawego. No,
by się przydało coś tam zainwestować. Więc tak, który to był handlarz? Ty nie jesteś handlarzem. Ty siedzący jesteś handlarzem? Owszem, co ty tutaj masz? Wzmocnienia warstwa łowcy. Wzmocnienia warstwa tropiciela. Wysokiej jakości pociski. Talizman tropicieli. Okoń z kapustą, jedzonko. Okej. Okay. Kupię. Wysokiej jakości pociski. Do ataku precyzyjnego większe obrażenia. Talizman. Jak może odczuwać towarzysz jest większa. Maksymalna trwoga. Aha, czyli dłużej może się bać, że tak to ujmę. I raczej nie. I chyba wszystko. Jedną rzecz go kupimy. Nie macie tego, co bym chciał. Nauczymy w takim razie gotować okonie. Przy okazji, jak już tu jestem, mógłbym w sumie nakopać trochę drewna. Ile mam jeszcze zapasu? Może będzie na tyle jeszcze miejsca w plecaku, że to uda się uzbierać, więc spróbujemy jeszcze sobie nazbierać trochę tego darmowego drewna. Zobaczymy, jak tam nasi panowie to ogarną. I jeszcze jedno. Pyk. 8 sztuk drewna. Bardzo fajnie. I mam jeszcze zapas? No, delikatny. Trzeba będzie zainwestować w kucyka niebawem w takim razie. Po drodze widzę, mamy tutaj punkcik do zebrania, więc sobie zbierzemy to jeszcze. Idealnie, jeszcze będzie miejsce. I mamy tutaj już przeciwnika jakiegoś i go zaraz dojedziemy. Wszędzie podam to podskórną woń. Tak, jakby śmierdzą chciwością i obojętnością. Za odpowiednią kwotę przymykacie oko na to, co sprzedają wasi pracodawcy. Kogo obchodzą niewolnicy? Ważne, że da się zarobić. Nie jesteście od nich lepsi. Z przyjemnością was zabiję. Okej. Okay. Jest ich 7. Tutaj mamy 4 i tu mamy 3. Dobra. Urszula jest tutaj. Urszulę damy tutaj z Roderickiem. To samo dałbym na środek naszych strzelców. Wiskeraza damy tutaj. Damy też w takim razie też Grustu. Roderick. Razem pójdziecie. Tutaj dam ciebie. Okej, okay. Kto jest pierwszy? Ty jesteś pierwszy. Okej, okay. Pierwszy jesteś ty, Torus. W takim razie podejdziesz. Pokażesz, jak to się robi. Pyk. Damn, bro. Zostaw coś dla innych. Cię zdenerwował, ale okej. Okay. Ładnie mu poszło. Następny jest ten, jegomość. Czy ty zdążysz dobiec? Nope. Ale mamy jeszcze przecież wspaniałych strzelców, którzy mogą zrobić bziu i się schować tu. Zobaczymy, w którą stronę pobiegnie. O, no wiadomo, do niego pobiegnie. Ale nie ma problemu. Następny jesteś ty. Więc my podejdziemy do ciebie. Zwiążemy się walką, więc pancerzyk ci poszedł. I jeszcze drugi cios. Jesteś związany walką, już będzie mniejszy ból. A my możemy po cichu podejść naszym hakertem i zrobić jebździdy. Pięknie. Przy okazji możemy jeszcze w tego rzucić. I o to chodziło, żeby jeszcze automatycznie dorzucił. No i w sumie więcej już nie jestem w stanie nic zrobić. Zajmijmy się z tą stroną w takim razie. I tak, podejdźmy sobie. Najpierw zróbmy mu dziu. Później go jeszcze zdzielmy tarczą. I teraz normalny cios. I pancerz prawie zjechany. I o to chodziło. Więc on tam ledwo nas zaatakuje z jeden. Więc dobrze. My skorzystamy z tej sytuacji. Zobaczmy, kto jest następny. Dzik będzie biegł. Jak dzik będzie biegł, to może weźmy naszego drugiego strzelcę. Stawmy go tutaj. Zróbmy mu rozszerzenie, on trochę go odepchnie. Więc też troszkę będzie dalej musiał biec i załatwiony. Dzik jest zły, więc zostawmy jego kły. Dobra, w takim razie ja bym ruszył się może jednak tym Waosem. Dojedź mu pancerz do końca i jeszcze plecki mu troszkę podźgaj. Idealnie. Zobaczymy dzik. Obstawiam, że on pobiegnie tutaj. O, ty staranował jeszcze bydłem parszywy. Ale nie szkodzi, jeszcze stoimy. Dobiegniemy tutaj, ależ oczywiście. Odsuniemy go. I załatwiony. A my sobie tu podejdziemy tak kulturalnie. Weźmiemy sobie siekierkę. O, bierz tą siekierkę. Kogo tu rzucisz? Aż w niego.
Teraz podejdziemy sobie tu. Oj, troszkę jednak się odsuniemy. Idealnie. Przemieścimy się. No dobra, już ustaniemy tu blisko. Między nami dwoma będzie. Zobaczymy, gdzie się wilk przemieści. Okej, okay. Nie ma tragedii. Uuu, zawył. Odbicie. Na pierwszy atak będzie mniej obrażeń na niego chodziło. Nie szkodzi. Jeszcze musimy zblokować tego jego mościa. Zdejmij mu ten piękny pancerz. O to chodziło. Związani walką. Zobaczymy, co on zrobi. Uuu, zaatakował swojego. Świetnie, ściągnął mu pancerz. Idealnie. I rozpoczyna się nowa runda. Zacznijmy w takim razie tutaj. Jeden leży. Zbliżmy się tu. Walnij nie starczy. Dobrze. Walnijmy jeszcze go z darmowego ataku. Tu dobijać go. Załatwiony. Teraz nasz tutaj towarzysz kupi walkę na sobie. Ze względu, że... O, nie to kliknąłem. Dobra, nie szkodzi, bo my sobie jeszcze zrobimy tutaj od tyłu zaatakowanie. Nie, gonimy ich do końca. Jeszcze został jeden. Więc tak, myślę, że tu Roderick... Znaczy Torus zrobi, wow, małe przemeblowanko na jego twarzy i go dobije. Idealnie. Proszę bardzo, jakaś nowa broń. Krokogryz. Na czubku tej halabardy wygrawiona sylwetkę wielkiego krokowieprza, którą widać w całej straszliwej kadłości, gdy ostrze zanurzy się we krwi. Wow. Umiejętność. Potężny rzut. Jednostką na wskazanym obszarze odrzuca jej na odległość walu. One. Okej, dobra. Czyli mamy jakąś broń dla naszych oszczepników. W takim razie... Roderick, pokaż, ty masz tutaj taką broń. Zobaczmy, jak bardzo są plusy. Minus 1. To ma odepchnięcie 14-17 obrażeń, to ma odepchnięcie... to ma 17 obrażeń. Okej, okay, będziesz tego używał w takim razie. A Urszula, która kosa lepsza? Okej, okay, porównywalne, więc nie ma co. I tu jakiś pancerz. Peleryna tropiciela. Lekki pancerz. Zobaczmy, czy na przykład nie będzie to lepsze. Lepsze. Zmieniamy w takim razie pancerz. I zobaczmy jeszcze tu, czy to jest coś lepszego. Nie, ale mamy tutaj tego pana. Dajmy mu pancerz, żeby na Golasa nie biegał. I znowu czegoś mam za dużo. God damn it. No i co ja teraz zrobię, biedny? Muszę coś wyrzucić. Czy mam jakąś padlinkę? To bym się pozbył. Albo znowu zrobić odpoczynek. Ruszmy w takim razie dalej. To jest to miejsce obronione. To ławy na... O, ławy na batakę z Wertusem. Tu jeszcze nie ogarnąłem tego. A będzie to później ogarnąć. Ale w takim razie zrobimy ten odpoczynek. Ja zobaczę, czy coś ugotujemy. Lub. Czy ja coś mogę tutaj jeszcze wyprodukować? O, liny mogę wyprodukować. To wyprodukujmy trochę lin. Tutaj raczej nie zmieni nic w wadze. Ale możemy zrobić jedną miarkę soli. Stwórzmy. Dostaniemy trochę expa. I tutaj Urszula. Dostaniesz trochę miarki soli. Oczywiście ja już tego nie widzę, jest. I to jest po przypisaniu do kociołka wytwarza podczas każdego odpoczynku sól. I to jest bardzo przydatne. Jej, proszę bardzo, zrobił się nam miejsce. Bueno. Przy okazji, zobaczmy, czy dodamy coś, jakieś ścieżki dadzą nam punkt. Mam jakąś lekkomyślność dodatkowo. Zbieracze, nic więcej. No dobra. To zadanie mamy przynajmniej zrobione. Nie trzeba było robić przymusowego odpoczynku, a my możemy faktycznie ruszyć w dalszą podróż. Widzę, że mamy tutaj możliwość... Zaraz jednego pana oddać w niewolę. Ale jak go oddamy, to zaraz nie będziemy mieli nic. Ale ze względu na trochę śmieci na sprzedaż, to od razu podejdziemy tu. I tak, panie, bierz to. 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 O, trochę mam jeszcze tego jednak. I proszę, ile miejsca się zrobiło. To będzie można faktycznie go oddać w niewolę. To jeszcze mogę ci sprzedać. I to. Czy jeszcze coś tu mamy takiego wartościowego, co nie będzie nam potrzebne do produkcji? A można to spieniężnić. Wydaje mi się, że to już wszystko. W takim razie dziękuję bardzo za współpracę. Co możemy ci jeszcze... Masz żelazo, dej. Co tu jeszcze masz? Ja tu miałem wykopane ileś tych jeszcze... 14... 9. Ile tutaj było tych? 10. Z miłą chęcią odkupię wszystkie. Idealnie. No teraz pójdziemy faktycznie zająć się tym jednym... Oho, jadą po kogoś. W takim razie jeszcze zajmiemy się tutaj sytuacją tą. Znaleźliście ich? Na moc świętej Lenejdy. Szybko się udaliście. Przyjmijcie tę nagrodę. Zasłużyliście.
Jeśli byliście godni litościwi, choć część z nich zostawi się przy życiu, pogadajcie z moim kolegą. To nam wypłaci nagrody. Ja, no niestety wszystkich wybiłem ich. Ale mam jednego ziomka tutaj, więc masz. I no i tak się obawiałem, że będziemy mieli zaraz za mało, jak go dam, bo on nam troszkę jednak dźwigał rzeczy. W takim razie coś trzeba tu sprzedać. Tą zbrojkę. I dalej jeszcze mamy za mało miejsca. To ja tu mogę ci sprzedać coś jeszcze, pojedyncze rzeczy jakieś. Piaskowiec sprzedam ci z miłą chęcią. Idealnie. Co tutaj masz? Dyby, mech, tanina. Mech, a to makołyki. Czyli nic ciekawego nie masz. A my mamy jeszcze troszkę łańcuchów. Przypuśćmy, że coś tam z nich skorzystamy niebawem. Tylko teraz trzeba ruszyć do miasta. Ja raczej załatwić to miejsce, więc załatwmy tam, pójdźmy to, zróbmy. Jeszcze troszkę energii mamy. Wykorzystajmy to do cna. I pójdziemy oczywiście tą stroną, to chyba tędy trzeba bardziej iść. No właśnie, czyli tędy trzeba iść. Dobra, zobaczymy. Tu ktoś walczy z bandytami. Dobra, niech sobie walczą. Nie będziemy nic podnosić, bo no nie mamy oczywiście tyle miejsca. O, tam ktoś chodzi. Ja będę musiał zrobić zaraz odpoczynek. Ale zagadajmy tu na chwilę. Tutaj nic ciekawego nie macie już. Tu już co mogłem wam dać, to wam dałem. A my musimy zrobić przymusowy odpoczynek, bo się chłopaki zmęczyli. I dziewczyny. Gotowanko raczej nic, więc tak. Zjedzcie sobie kiełbaskę. Zjedzcie sobie gołąbeczki. I zjedzcie sobie jeszcze herbatniczki. I troszkę kiełbasy wam zabiorę. I dam wam grzybka. I jeszcze trochę drewna. I spaciulki. Niech odpoczną. Punkty zdobyte. I świetnie, możemy. O, przy swojej wyczyny Wiskra zostawiam zwisko porucznik. Wiskra zwierzolubny. Zdobywam punkty zdolności. Nocy z prezentem zwierzęcia razy 15. Okej. Okay. Wiskra, przy zwierzętach, jest tylko zwierzolubny. He. Samotni. Większy, gdy w walce nie ma obok siebie sojusznika. Chudzielec. Kondycja mniejsza. Instynktowny. Szansa na otrzymanie trafienia krytycznych mniejsza. I miłośnik tarcz. Okej. Okay. Nie ma takiej tragedii z tobą, panie. Plan kariery oczywiście rozwiniemy ci. Tego już nie możemy, ale możemy rozwinąć ci siłę i tak zrobimy. Będziesz teraz bardziej krzepki. Okej. Okay. Wszystko pięknie i ładnie. Ścieżki, coś tam się odblokowało. Ława nam wzrosła i handel, solidny płatnik. No. Widzę, gdzie to idzie, więc zaraz sobie tu zrobimy małe skróty. Idziemy tymi skrótami. I dzień dobry bardzo. Kim jesteście? Czego ode mnie chcecie? Atakuj. Atakuj jak najbardziej. Ona nie może zginąć, więc jej nie możemy zabić. Ale resztę? Ujej, 12 osób jest. A nas tylko 10. Degrustu, ja cię tu muszę przestawić. Troszkę trzeba będzie to zrobić... mniej nachalnie, bardziej powabnie. Tak to ujmę. Okej. Okay. Kto pierwszy z nich jest? Ty jesteś pierwszy, więc ruszy nasz tutaj kapitan. Zajmiesz się najpierw osłabieniem jego rzeczy, że tak to ujmę. Pięknie oberwał. Zobaczymy, co on zrobi. Zadaj jeden. Bardzo fajne. My podejdziemy oczywiście z tej strony i go też pokaramy. No już, krytol. Świetnie, Torus. Ładnie, żeś to zrobił. Możesz podejść do następnego i związać walką, albo też troszkę pancerz uszkodzić. Bardzo dobrze. Obstawiam, że ten dobiegnie do któregoś. O, nie zdążył. Milusio. W takim razie, zobaczmy. Teraz następny ten będzie, załogant. Myślę, że... Sidła na niedźwiedzia. Świetnie, żebym to blazł. Podejrzewam, że będzie biegł w tą stronę. Więc... podejdziemy sobie i strzelimy. Zaciągniemy cięciwę. I tego strzelimy. Podejdziemy, żeby zdobyć punkcik. Bardzo ładnie. Zobaczymy, gdzie oni dobiegną. O! Całe szczęście nie za bardzo. Zobaczymy, gdzie jeszcze reszta pobiegnie.
Okej, też nie zdążył dobiec, więc jest sympatycznie. Możemy zająć się tą stroną, więc tak, załatwmy do końca może tego jegomościa. Ojis! I będzie dobity. Pięknie, załatwiony, ale możemy jeszcze stanąć tutaj. Zobaczymy, gdzie ten dobiegnie. O, nawet nie za bardzo. Na razie idzie całkiem, powiem wam, że dobrze. Więc załatwmy następnego. Dobrze, skupiony walką. Nie wiem, czy on będzie miał miejsce, żeby się przemieścić. Nie ma miejsca. Bardzo ładnie. Ten co zrobi? No ten podejdzie i zaatakuje. Za 9 to nie ma takiej tragedii. Punkt nam dał jeszcze za darmo. No oczywiście podejdziemy sobie tutaj, pchniemy. Załatwiony. Tak raczej wątpię, żeby gdzieś dał radę dobiec. No właśnie. Więc my sobie zrobimy tak, że... Zobaczmy z tej strony, dobiegniemy gdzieś nie za bardzo, ale oni w trójkę ładnie zabezpieczyli już tą stronę. A my możemy sobie strzelić w tego. Nice. Zobaczymy. Atakuje. Wow! Zapomniałem. Tutaj... Czy tym rzutem coś skuramy? No nie. Tu tym podejściem możemy coś kombinować, ale sobie damy na razie spokój. Nie chcę jej zabić. Boję się, że ją zabijemy. O, odepchnięta tylko. Nice. I spowolniona. Trzeba teraz podbiec i ją związać. Kto by to potrafił? Aker, ty jesteś takim cwaniakiem naszym. Nie jesteś w stanie jej związać. Niedobrze. Przecież ty zaczniesz rzucać, to zaczniesz w nią też rzucać. No nie mogę cię za, no, tobą zaatakować w takim razie. Ty w takim bądź razie podejdziesz tu, rozwalisz mu pancerz i troszkę go jeszcze potubujesz. No i elegancko. Ten pewnie podejdziesz, zamachnie się na kilku. Tylko na jednego. Okej, okay, tylko teraz... Ta jednostka po prostu w dużym znaczeniu się zgnie w bitwie, czy będzie, trzeba będzie rozpocząć od nowa. No właśnie, ale ja nie jestem w stanie związać. Muszę teraz kombinować. Chyba na razie pozbędziemy tego. Dlaczego nie mam takich dobrych relacji? Przecież pomogłem ci. The fuck? Aha, bo to chyba atakuje obszarowo. Ach, nie. Zobaczmy, gdzie ten dobiegnie. Nigdzie. Więc tak, ty nie jesteś skory do takich rzeczy. Więc musimy w takim razie ruszyć się tu bardziej. Próbujmy zabić tego, on nie ma życia. Będzie zaraz rzutka. Po czym rzucimy jeszcze raz. O, właśnie o to chodziło. I jeszcze się odsuniemy od niego, żeby nas nie zaatakował. Czy ty jesteś... No też nie jest w stanie związać. No bardzo niedobrze. Dobra, trochę tu jeszcze porozwalamy. I dobity. Zajmijmy się teraz tą górą, bo już do nas biegną. Ała! To bolało. Skupmy się. O, właśnie, ten zaraz będzie atakował. Podejdźmy do niego. Skupmy teraz na nim uwagę. Go rozwalmy. Nawet nie było problemu z tym. I ten od tyłu będzie chciał podejść, więc go też zblokujemy. O, właśnie o to chodziło. A my możemy teraz podejść od tyłu po cichaczu i zrobić sru. Dwa, trzy. Dobranoc. I pięcia, chłopak. No i nic, na razie tylko podejdziemy tu bliżej. Damy sobie na pewno ochronę. Wciekniemy mu w pancerz. I normalny atak jeszcze. Te chłopaki troszkę rozkręcili. Czy ty jesteś w stanie związać? Nie no, ty zabijesz. Nie możemy tak zrobić. Jesteś w stanie związać? Ty jeszcze jesteś w stanie zabić. Dobra, daj sobie ochronę. Co teraz zrobią? O, tutaj zamachnie się na dwóch. Nie mamy chyba wyjścia, trzeba będzie podejść łucznikiem, bić z pionchy. Którymś. Oni biją po jeden.
Zobaczymy. Właśnie, ten będzie w stanie za jeden. Uch, piorun się nawet zrobił, nie fajnie. O, właśnie, ty jesteś w stanie znokautować, bardzo dobrze. Chociaż jeden. I ogłuszenie, jeszcze krwawienie narzuciła Jajny Lart. No dobra jesteś. Ale my musimy się zająć jeszcze tymi niegodziwcami. Więc tak, kapitan, podejdź. Dobra, nie było pytania. Dokończ już dzieła zniszczenia. I teraz zajmijmy się tym. Pancerz w dół. Tem drugi? Krytol? Jeszcze starczy troszkę obrażeń. Ładnie. Podejdziemy troszkę od tyłu. Ciekniemy raz. Ciekniemy drugi raz. Załatwione. No i proszę, wszyscy wybici. Jeszcze jakieś dostaliśmy przedmioty. I oczywiście już będziemy mieli za dużo miejsca. A tą panią podleczymy lekarstewkiem. Dbać będziemy o nią. Ale musimy teraz zobaczyć. O, mamy nawet zerowane. Bardzo to mnie cieszy. I jesteśmy poszukiwani. No to nie, już jest gorzej. Ale tak, nasz tutaj... Nie hakert. Nasz Varos. Ty dostaniesz nową broń, kolego. O, minus jeden. Gorsza. To robi grad ciosów. Takie dodatkowo dwa razy, jeśli cel jest związany z walką z sojusznikiem. Okej, to może być lepsze, bo to 7-9 bije, a to bije 6. A, to jest mimo lepsze. To jest mimo wszystko lepsze. Majcher jakiś. Gnięcie nożem jakieś słabe. Ale mam jakiś hełm ciekawy. Zobaczmy. Burert, zobaczmy, czy ten hełm byłby lepszy. Byłby lepszy. Burert, masz nowy hełm, cieszysz się? Biurofuszem nawet. I teraz tak, zajmijmy się może... no nie no, musimy zacząć teraz, gdzie by pójść, czyli iść ją faktycznie oddać, bo teraz mamy tak, Femme Fatale, alzarskie domostwo, tam pójść, albo ruszyć gdzie indziej, ale moglibyśmy tam pójść, bo i tak nigdzie mnie indziej nie prowadzi, więc tak zrobimy, tylko trzeba będzie a co tu za kolejni, a zobaczmy. Pani Corinne, puść się, Canalio, bo pożałujesz. Okej. Okay. Trochę z własnej woli się na nich nadziałem, więc nie powinienem być zły na to. Ale teraz tak, trzeba przestawić naszych ludzi z powrotem bardziej dogodne miejsca do walki. Tu bym postawił jeszcze jednego naszego i zaczniemy, który się rusza. Ty nie dobiegniesz. Ty też raczej nie dobiegniesz. Ty będziesz bardziej denerwować, więc ruszymy się w twoją stronę. Zwiążemy oczywiście walką. Osłabimy ci pancerz. I na razie tyle. Zobaczmy, gdzie się oni ruszą, w jakiej strony. No, ruszaj się. Trzeba było dosięgnie nas? Nie, jeszcze nie dosięgnie. Temu to się zacina. Dobra. Zakończmy żywot tego jednego. Dobra, załatwione. I jeszcze byśmy mogli się ruszyć? Nope. Więc musimy teraz... Tak, ten będziesz następny się ruszał. Też nie dobiegniemy. Podejdziemy w takim razie, ostrzelamy naszymi włócznikami. Łucznikami, nie włócznikami. Więc najpierw ten. O, krytol, ładnie. Jeszcze z krwawieniem, dobrze. Podejrzewałem, że będzie biegł raczej tu. Ty bydlaku, w tą stronę jednak, ale i tak nie dobiegłeś. W takim razie zajmiemy się teraz znowu strzelanko. Podejdziemy z tej strony. Znowu naciągniemy cięciwe. No i dobijmy go. No jeszcze nie zginął, ale nie ma tragedii. Jest mocno pokaleczony. W takim razie, haker, ty mógłbyś po chamsko podejść, zrobić dziabąg i mobilization i się troszkę odsunąć, nawet bym poszedł sobie w tą stronę. Zobaczymy z tej strony, jak się ruszą. Błotko jest po drodze, nas troszkę też wyhamuje jego ruchy. Okej, okay, nie ma tragedii. No co się tak zacinasz dzisiaj, no. Więc paszą won. A, bo ty rzucasz! To jest obszar 8 metrów, a ty rzucasz tym. Okej. Okay. Nie szkodzi. Zrobimy jeszcze tak. Dlatego tam tak coś nie poszło mu.
Za bardzo, ale podejdziemy w tą stronę, bo tam już się chłopak zabezpieczył. My jeszcze tutaj dziabniemy. Zobaczmy teraz, jak reszta się będzie ruszać. Obstawiam, że raczej pójdzie na górę. No właśnie, tutaj, więc się tutaj już zwiąże z nim walką. A to nawet lepiej, bo jego kolej jest. Więc on tylko zrobi jabłonk i po pancerzu twoim pięknym. I nasi tu ludzie jeszcze się będą przemieszczać. Dobra, ruszmy do przodu. Dajmy mu ochronę. Na razie tyle. Któryś będzie się zaraz ruszał. Który z nich będzie na pewno biegł w tą stronę. Ale czy to będzie ten, czy inny, to się zaraz przekonamy. Ten jednak, to powstrzymany, już nie zaatakuje. I pancerz rozjechany, bardzo dobrze. Dobra, tylko teraz, który będzie chciał teraz do ataku? Ten będzie chciał teraz do ataku. Ja po prostu się tym przemieszczę bliżej tu. On pewnie podejdzie tu. No właśnie. No, pancerz mamy podniesiony, więc troszkę się udało. I błyskawica, jebut. Błyskawica jest z tamtej strony, to już będzie boleśne. Ale ze względu, że to jest związany z walką, to możemy kilka razy zaatakować więcej. Troszkę nas pokarał też, ale nie szkodzi, jeszcze możemy go tak dwa razy. Oj, będzie można porwać go, ale nie będziemy tego robić, więc sobie pójdziemy w tę stronę. A czy w którą stronę oni ruszą? Będzie wymach na kilku. Wow, mocno bije po 21. To było nieprzyjemne. W takim razie rozwalmy mu jak najwięcej tego pancerza i jeszcze go podkarajmy. Okej, okay, i po jego pancerzu też pięknym. Podejrzewam, że podejdzie do kapitana, jakżeby inaczej. Na szczęście nasza Urszula czuwa. Czy to Urszula? Ależ owszem, Urszula. Urszula dobi tamtego. O, nie dobiła. Ale nie szkodzi. Jeszcze to zrobi. Ruszymy naszych strzelców w takim razie, żeby się nie czuli osamotnieni. Podejdziesz tutaj. Jeden załatwiony. I zaraz ruszymy drugim strzelcem. I tak. Którego tutaj najlepiej? O, tego, bo niedługo się będzie ruszał. Więc odepchnięty. Więc on będzie miał kawałek na dojście, a my możemy załatwić tutaj chyba dwóch za pomocą jednego zrzutu. No tak. No i ta broń nie jest wcale taka tragiczna. Ty będziesz następny, więc zrobimy tak. Podejdziesz, to zginiesz. Nasz skrytobójca podejdzie kolejnego, załatwi po chamsku. Jak mu starczy, nie starczy mu biegania, ale niech sobie jeszcze pobiega chłopak. Tu musimy zająć się tą sprawą, bo widać, że chłopak ma problemy z nami. Jeszcze go starczy, ładnie starczy, no i odzyskamy trochę punkcików. I jeszcze dobitka. Pięknie, załatwiony. Nie, gonimy ich dalej. Tu trzeba pomóc. Ten podejdzie, tu będzie dźgnięcie. I będzie po koledze. No rusz się, wiemy, że chcesz zginąć. No i o to chodziło. I teraz musimy coś zrobić na górze. Bo tym strzałem go nie zabijemy. Ale może tym go zabijemy. Dalej nie. Musimy odejść od tej walki, żeby nas piorun nie sieknął za bardzo. No to już nie dobiegniemy, więc nawet nie ma co. Czy piorun nas sieknie? Auć! To twoja kolej. O, ty bydlaku. Zobaczymy. Na szczęście nikogo nie sieknął. No to teraz możemy tylko zrobić tak. Dobranoc! No i kolejny załatwiam, co mamy tu? Kapaliny, okej. Okay. Może jakieś lepsze zbrojki. Są średnie hełmy, jak kojarzę, kapaliny. Zobaczmy. A, dobra, typ. I niech mi się to ułoży ładnie. Dobra, kapelin, właściwie kapalin zbira i kapalin bractwa. Zobaczmy. Urszula, ty masz jakiś tam bieda style chyba. Ty masz bieda style, to już byś miał mniejszy bieda style. I Roderick, ty też masz taki trochę bieda style, co? Tak, też masz taki trochę bieda style. No i pięknie, już macie lepsze, nie bieda style'owe. I te śmieci, co mamy, będzie trzeba ich sprzedać. Więc podejdziemy do pierwszego lepszego handlarza, żeby zrobić sobie miejsce. Ależ oczywiście, kolego, chętnie ci to sprzedam. Czy coś jeszcze ci mogę sprzedać? Posę w płuco najwyżej, hehe. Co tutaj masz? Przeszywanie zaporucznika i piracki topór, czyli nic, co nas by ciekawiło.
Tam musimy biec w tą stronę, tak? Tylko trzeba uważać, żeby po prostu nie trafić na strażników, bo jesteśmy poszukiwani za to, co żeśmy zrobili. Więc trzeba troszkę umiejętnie teraz. No. Na moście raczej nie będzie, w którą stronę uciec, nie wskoczymy do wody. Więc sobie jeszcze pójdziemy w tą stronę ładnie. Miasto troszkę obejdziemy. To wyłączę, nie jest mi potrzebne na razie. I podejdziemy sobie. No i pójdźmy tutaj. Nie chcę je oddawać, więc jak będzie możliwość, to nie zrobimy tego. Teraz zobaczymy, co tu będzie. Co my tu What have mamy? we got here? Nie chcę ci jej dać. Elo. Chcielibyśmy się iść do zamków tutaj. I chyba tak zrobię. Nie wiem, czy to zadziała w ten sposób. Ja już zapiszę i się cofniemy w zapisie. Bo wiemy przynajmniej, że ona ma iść za wydanie tamtego faktora. Więc wolałbym oddać małżonkę tam niż tu. Widzę policję. Na. Idziemy naokoło. No, teraz trzeba czekać, aż zgubimy trop. Tak to powiem. Ale na razie pobiegniemy jeszcze w tę stronę. Troszkę przez lasy pójdziemy. A nie poznaki. Dobra, strażników żadnych nie widzę. Tam jakieś dziki chodzą, niech sobie chodzą, nie przeszkadza mi to. I mamy ten zamek. I oby to się udało, co chcę zrobić. O, jest możliwość. Wiem, że mnie nie zawiedziecie. Serio, nic więcej? Serio? Muszę faktycznie iść się oddać? Dlaczego? Ale nie chciałem. Miech. Zepsuli mi zabawę. Dobra, mamy trochę tego wyposażenia. Może uda nam się coś fajnego wykuć. O, mogę ci tą piłkę starą też sprzedać. Bo w sumie ciężkiego pancerza nie mamy zrobionego tutaj, tutaj. Zobaczmy, czy będę w stanie wykuć. Albo broń lepszą. Gdzie to było? Serio? Dopiero żelazny mogę? Dobrze, to na razie nie. Pancerze, widmowy, napierśnik. O, jesteś w stanie to zrobić. Okej, okay, wykujemy jeden. Kujemy nową zbroję. Ciężką zbroję. Jeszcze hełmik tylko trzeba będzie ogarnąć. Więc jeszcze hełmik. Ciężki. Widmowy niedźwiedzi hełm. A jak żeby inaczej? I trochę oczyści nam się plecak z zapasów. A wypadałoby też naszym ludziom dać troszkę lepsze wyposażonko. No. Noise się udało zrobić lepszy. I teraz tak. Bliskie raz. Wiskras, ty dostaniesz lepszą już zbrojkę. I ten hełm gdzieś tutaj był. Tym ślepym trolem uderzyłem się w głowę. Dobra, typ i może znajdę teraz. I jest hełm. No i proszę, pancerz podskoczył. Resztę zaraz sprzedamy. Teraz tak, panie. Bierz to i to. To mi daj. I mamy na miarę zapas jeszcze, żeby zapełnić. Okej. Okay. Tu już nic więcej nie zrobię. Szkoda, że nie udał się ten mój plan. W takim razie trzeba ruszyć i jednak ją oddać. Wow, dziki się wkurzyły, nie? Nope. Za dużo. O nie, dogonią nas. Zrezygnowały. Tyle wygrać. Dobra, to odpoczynek. Dobra, usiądź tutaj z nami. Nie smuć się, koleżanko. Damy ci zaraz troszkę i alkoholu. Ej, w sumie to zbytnio nie mam co tutaj dawać do żarcia. Grzybami trzeba będzie się nażreć. Poziom zagrożenia wysoki. Ajajaj. A może coś ugotować pysznego? Nope.
Dobra, to nie ma wyjścia, odpoczynek. Może nas nikt nie zaatakuje, jednak te dziki zasrane. No dobra, jest ich 11. No jesteśmy troszkę zaskoczeni, że nas zaatakowali, hehe. Nie spodziewałem tego, ale dosyć spora ilość. Nie powiem, że mała. Troszkę muszę ich jakoś inaczej poustawiać. Dobra, zrobimy tak. No to tego też byśmy dali w tę stronę. Tutaj najwyżej na zatkanie. No i co? I ruszymy najpierw naszym strzelcem wyborowa. I poczekamy, niech się ruszy na pierwszy wieprzyk. Teraz ruszymy sobie następnym naszym strzelcem. Więc przemieścimy. W bocie będzie troszkę bezpieczniej, że to takujmy. Do tego też się następny będzie ruszał. Punkcik sobie odzyskamy. No to teraz trzeba będzie ruszyć się tutaj. Burer, ty masz możliwość podejść, rzuć sobie w tego. Pięknie. A zaatakujesz już tego. Punkcik dostaniesz z powrotem. I jeszcze w ten sposób, idealnie. On na bank tutaj ruszy się do Buerta. Będzie szarżer odpierdziela. Jednak nie. No i dobrze w sumie. Roderick, czy ty dobiegniesz tutaj? Dobiegniesz, świetnie, więc zaatakujesz tutaj w ten sposób. Jo, zapomniałem się i prawie bym trafił swojego, ale ładnie wyszło. Zobaczymy, co tu następny się ruszy. Nie ruszy się, dobra, jak tak bardzo chcą, to niech się nie ruszają. My podejdziemy sobie troszeczkę, o, robimy dziabąg. Odsuniemy się do tyłu i zrobimy jeszcze sobie tak. Więc tutaj będzie już zaklepane miejsce. Jak pierwszy podejdzie, to i tak się zatrzyma. Ruszymy teraz naszą górę walki. Więc nasz Wiskras. Wiskras, podejdź. Pięknie. Dobrze, jeden zbliżony i jeszcze możesz go nawet. Ach, nie dokliknąłem, trudno. Odbicie sobie wziął. Będzie biegł tutaj jeden na nas, czy też nie będzie miał jak się ruszyć? Też nie, więc dobrze. Dziki troszkę głupie. Nawet bardzo bym powiedział. To ubijesz tego jednego. Jak dobrze pójdziesz, to tą wieprzowinkę też załatwisz. Nois załatwił. W takim razie możesz spokojnie sobie przesunąć się jeszcze tutaj. Ten prawdopodobnie zostanie zatrzymany. Ładnie. Jak dobrze pójdzie, to podejdziemy zaraz jeszcze Torusem albo Hackertem. Hacker, ty masz coś do rzucania jeszcze? Nie, nie masz już. To my podejdziemy w takim razie tutaj. Dobra, tu już zabrakło mi trochę miejsca, ale zrobimy w ten sposób uderzenie i jest załatwiony. Na bank się tutaj do któregoś zbliży. No właśnie. Ale nie szkodzi, my możemy podejść sobie teraz tu. Najpierw siekniemy tak. Załatwiony. I na razie tyle. W którą stronę będą biec? W tą. No okej. Tutaj atakuje. Dźgnięcie. Idealnie. Zobaczymy hackert. I wiem, że to jesteś w błotku. Trochę zanim dobiegniesz mi zejdzie, więc niech będzie tyle. Tego znowu atakuje, ale już pięknie dobity. Już się nocka aż zrobiła. Po kolei nasz pierwszy weźmy Udwiga. Wyszedł z błotka, dobrze. Może tego strzelić. Ładnie. Zobaczymy, który teraz się ruszy. O, w tą stronę. Podobna sytuacja. Też go dźgnie. Ładnie. Możemy ruszyć znowu kolejnym naszym strzelcem. A niech strzeli tu. Ładnie, kolejny załatwiony. Nie no, już jeszcze te trzy świnki jeszcze możemy sobie załatwić. Podejdziemy tutaj. Dziabąg. Okej, została jeszcze jedna świniuniunia. Więc tutaj sobie ją tniemy. I został faktycznie ostatni fragment. Ale zobaczmy, czy nasz tutaj Roderick dorzuci. Roderick, ty cwaniaku, dorzuciłeś. Nawet zrobimy tak, bo jak będzie biegł na ciebie, to jest szansa, że będzie chciał biec w ciebie. A my ustaniemy nawet tutaj. I zmusimy go, żeby tutaj podszedł. Serio? Oszukał nas. Oszukał nas. Ten schabik nas oszukał. Już nie. No i tak, mięsko weźmiemy.
To też. I teraz czy ta truchło dziś ciężkie jest? No właśnie, truchła nie weźmiemy. Za ciężkie do noszenia. Naprawmy sobie jeszcze sprzęt. Tak, zostawiamy te truchło. No i udało się, odkryliśmy młot Dagana. Zaraz zobaczymy. I następną rzecz zaraz będzie ogarniał. I teraz co to jest za młot Dagana? Buława dwuręczna. Zdobienia tego młotu pozostawiają charakterystyczne ślady na ciele ofiar. Ciekawy sposób na dekorowanie pola bitwy. Zdaje 35% siły, punkt wyobrażeń wszystkim jednostkom w zasięgu. Jeśli obrażenie odniesie więcej niż jeden cel, umiejętności aktywuje się jeszcze dwa razy. To jest bardzo fajna broń. Bardzo ją lubiłem swego czasu. I komu to ją możemy dać? Torusowi, nie? Burert. Czy ty masz miłośnik tarcz? Ty masz już miłośnik tarcz i masz bardzo dużo już polusów. Obstawiam, że ty grustu tak samo masz. Ale nie ma. Tak, stern, wiadomo. Siła i zręczność, pojedynkowicz, instynktowny, żarłok, chwała, silny i gruboskórny. Weźmiemy, damy ci tą broń. Będziesz fajnie nią napierdzielał. Więc tu już będzie jakiś plusik. Tutaj któraś broń lepsza minimalnie. Tam ma 10-14, tam ma 10-13. To dostaniesz to tarczę, masz lepszą w takim razie. Viskeras, ty coś tu, tu jest równie, tarcza tak samo, ty broni takiej nie możesz nosić, Torus, ty już coś tam masz, ale innego, okej. I ktoś tu jeszcze, haker, co ty tam cierpisz? Choć innych martwi to, że nasze głowy wyznacza nagrody, to nic nie robią, aby rozwiązać problem. Raz szybko zapomina, jeśli się przyczajmy, to w końcu da nam spoko, wykpij obawy swoich, poddaj się stresowi, oddaj się w ręce straży, uspokój grupę w kwestii straży, pewnie, że uspokoimy, no easy, jak wiadomo co. Jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czy my możemy coś jeszcze zrobić sobie tutaj? Nie, brakuje nam... O, jesteśmy w stanie zrobić sobie lepszy namiot. Robimy to. Więc ulepszymy sobie namiot. I teraz ulepszono. Maksymalna liczba punktów odwagi większa o 3. Pięknie. Mamy teraz już taki namiocik. Powiedziałbym, że nawet ładniusi. Już widać, że to już nie jest takie... Byle co. Coś tam dostaliśmy. Miotacz, dobrze. Coś tu jeszcze ciekawe. Ekscyklopedysta i wszystko. Ruszmy w takim razie w końcu oddać tą pannę. Mój pomysł był może na początku dosyć szpany, lecz jednak gra nie pozwoliła na to. Musimy w takim razie zrobić to tak, jak oni sobie tego życzą. Ile ja mam jeszcze miejsca? Dobra, miejsce nam się zwolniło, więc nie ma co tutaj gdybać. Biegniemy dalej. Przy okazji muszę gdzieś stajnie ogarnąć. No i trzeba iść ją oddać. No to oddamy ją. Już muszę, to muszę, no. Zróbmy to. Dobra, wydajmy ją, no. Okazuje się, że wynajęcie was było słuszną decyzją. Tak by to była źródłem moich niekończących się problemów, ale dzięki wam teraz jest moim jeńcem. Przyjmijcie tę nagrodę i wdzięczność czcigodnego rodu Adr Alazar. Musicie Brunhildzie Adler zaraz spytać kobietę o imieniu Koren. Świetnie, to zrobione. I co, teraz zadanie byłoby już praktycznie zakończone. Mamy to prawie zrobione, jeszcze będzie jedno zadanko i mam jeszcze... No, ukończonych miejsc mamy jeszcze sporo do zrobienia i jeszcze nie mamy odkrytych wszystkich miejsc, więc wrócimy sobie powoli do miasta. Oddamy te zlecenia, co mam i zobaczymy, czy coś nowego się pojawiło. Zobaczmy, dostaniemy zaraz wynagrodzenie i przejrzyjmy. Grobowiec do znalezienia. Dostarczcie tę wiadomość, to nie. Dostarczcie wiadomość, nie. Likwidacja. Zuleda zgania ma najwyraźniej napięku z kimś wpływem. Kto gotów jest zapytać, by kwestią związano siłowo. I tu też odpowiada prawdopodobnie za ostatnim wzrost liczby taką na tabory. Ten, kto położy kres tam poadą, może liczyć na nagrodę. Weźmiemy te zadania. O, nie udało się wynegocjować więcej. Ale przynajmniej odkryjemy jeszcze nowe miejsca. Też się nie udało wynegocjować. Ale przynajmniej troszkę jeszcze miejsc od. Ryjemy i zbadamy to. Jezu, nic nie weszło. No dobra. Kolejne miejsce do sprawdzenia będzie. Przy okazji mamy trochę tej żywności. Przydałoby się trochę posprzedawać rzeczy. Więc wam to oddam. Coś tu jeszcze mogę? Poradny wiersz, to nas nie interesuje. Ja coś jeszcze mogę tu uczknąć. Dobra. W takim razie możemy najwyżej wyruszyć dalszą podróż. Ale to już w następnym odcinku i zajmiemy się tymi oczywiście miejscami. Więc trzymajcie się. Cześć.